Gettysburg to małe miasteczko w Pensylwanii. Ale w dniach od 1 do 3 lipca 1863 roku było świadkiem najkrwawszej bitwy wojny secesyjnej Stanów Zjednoczonych. Wojna ta, którą nazywa się tutaj American Civil War, słusznie, bo to w końcu wojna domowa, wybuchła w 1861 roku. Wówczas 7 stanów południowej części Federacji wystąpiło z niej w obawie, że całkowity zakaz niewolnictwa naruszy ich możliwości gospodarcze, wszak na tym opierała się gospodarka na większości farm w tamtym rejonie, gdzie uprawiano głównie bawełnę. Pierwsze starcie militarne dotyczyło jednego z fortów w Karolinie Południowej, którą Konfederaci, czyli wojska południa, zajęły. Urzędujący wówczas od niedawna na fotelu prezydenta Abraham Lincoln postanowił bronić jedności kraju i kazał odbić fort. I tak się zaczęła 4-letnia masakra. Bitwa pod Gettysburgiem była najkrwawszą odsłoną wojny. Po obu stronach zginęło wtedy około 51 tysięcy ludzi. Nie miała ona zdecydowanego rozstrzygnięcia, natomiast większą ofiarę ponieśli żołnierze południa i od tego momentu należy liczyć zwrot w wojnie i rosnące sukcesy wojsk północy, co doprowadziło do zakończenia działań wojennych 2 lata później, w roku 1865. Jesteśmy na cmentarzu, na którym pochowani są żołnierze Unii, potocznie zwanymi żołnierzami północy, Yankeesami. W przemówieniu, które Abraham Lincoln wygłosił przy otwarciu cmentarza w listopadzie, stwierdził, że ofiara, którą ponieśli polegli, nie może zostać zmarnowana. I w takim duchu starał się doprowadzić do zakończenia wojny uwieńczonego jednością kraju. To tyle. Do następnego łączenia.